Kurwa, jak się ten YouTube zmienił. Nie, no żartuję. Cześć. To ja. Jednak jeszcze coś tam gram w tą grę komputerową. Chyba. Nie, powiem wam poważnie, że nawet miałem jeden taki moment, że nagrałem, tylko po prostu nie chciało mi się potem tego renderować i wrzucać. I dlatego nie wrzuciłem. A gadałem na jakieś tam, powiedzmy, bardziej tematy gry, a moje materiały to nie są tematy gry. I się nie ma co oszukiwać. Super, już loginu mi nie podają tutaj, w tych. No moje materiały na Margonem to nigdy nie były tematy gry, bo mnie ten temat po prostu nie interesował za bardzo. Nie będę kłamał. Ile my czasu nie nagrywaliśmy? W ogóle sprawdźmy to. Czy mi się normalnie to nagrywa? Pokazuje mi tutaj te. Tak, pokazuje, super. Bo sobie pogadamy chwilę. Na czasie historia. Nie, nie historia, bo kurwa będziecie widzieć, co ja oglądam. Nie. Takich rzeczy nie. Wpiszemy po prostu siebie, bo ja nie chcę tam jakichś danych kurwa z YouTube'a pokazać wam. O, 908. Ja pierdolę, co ja nagrywam. 2 miesiące temu grałem sobie i kebaby nagrywałem jakieś. Czajcie to? Gda ktoś syba Pandora Unia. Ej, ale fajnie tak, naprawdę. Tak sobie po prostu na spontanie pomyślałem. Nagram, pogadam. Czy mam plan? Nie mam planu. A, nawet nagrywałem film, w którym. Ale go nie wrzucę. Nie wrzucę go nawet, więc to bez sensu. Zobaczyłem w ogóle. Dobra, zrobimy ten materiał nawet 40 minut. Myślę, dlatego że długo, naprawdę długo nie nagrywaliśmy. No, 2 miesiące, kurwa, ja leciałem w chuja i dłużej czasu. Ale są tematy, na które fajnie by było pogadać. Chciałbym pogadać. I jeśli w sumie ktoś jest chętny, żeby posłuchać, co ja tu pierdolę pod nosem. To spoko, kurwia mnie to. To będzie kurwa nawet tylko jakieś kurwa. No, 40 minut to jednak nie jest chwila. Także miło tak, poniedziałek jest. Jest godzina na 21:15. Jest 21 sierpnia. Co ja pierdolę, października. Ja nie mam żadnych dodatków. I powiem wam, nie wiem w ogóle od czego zacząć. Zacznę od tego, czemu nie grałem. Nie grałem, bo mnie wkurwia ta gra. Ja nie będę w tą grę grał. Grałem ostatnio w tą grę. A wiecie dlaczego mi się kurwa w robocie nudziło? Poważnie. Miałem takie chwile, że po prostu już nie miałem siły na robotę, to myślę sobie, kurwa, odpalę Margonem. I wiecie, jakie fajne było nawet uczucie, żeby sobie wpisać po prostu Margonem E2 i tak dalej i popatrzeć, jakie przedmioty wprowadzili do tej gry, a wprowadzili ich kurwa w chuj. W chuj wprowadzili przedmiotów do tej gry. Naprawdę, to jest paranoja, że. Znaczy paranoja, no to jest czysta kolej rzeczy tak naprawdę, no ale dla mnie, dla człowieka, który nie ma styczności z tą grą takiej, jak miał kiedyś, jest to paranoja, że na przykład ja pamiętam czasy, że na Goplana się chodziło, napierdalało się w chuj legend i byłeś zadowolony. Teraz macie to, tutaj wyznawcy są i dobra, i ja mam 22 lata, tak? Mógłbym pograć sobie w tym Argonem, pogarniać trochę rzeczy i tak dalej, ale kurwa zadam sobie podstawowe pytanie. Czy 22-letni chłopiec, kurwa, w sumie nie chłopiec, powinienem się nazywać jako mężczyzna. Czy 22-letni facet chciałby kurwa spędzać swoje życie prywatne, którego nie ma za dużo, grając w grę komputerową? To ja wam odpowiem. Że ja po pierwsze nie posiadam praktycznie coś takiego jak życie prywatne. Pod względem innych ludzi to i takie posiadam. Nieważne. Dobra, nie będę się użalał nad sobą, że go nie mam, bo go mam. Mają gorzej. I chuj. Po drugie, no właśnie, no jednak kurwa, ja wiecie ile mam konto na tej grze? Za 2 miesiące będzie 10 lat, kiedy ja gram w tą grę. 10 jebanych lat w Margonem. Gdzie de facto
No nie gram w tą grę już. Ale wiecie, że z Ananiela też lota nowy pierścień, z Sadoli są buty. Jak ja przeanalizowałem sobie naprawdę wszystkie rzeczy, to jest w chuj tego wszystkiego. Wiecie co? Powiem wam, że nawet napisałem sobie podanie ostatnio, tydzień temu. Nie, bo naprawdę w robocie nudziło mi się, już byłem wkurwiony tą pracą, bo pracę też wam poopowiadam, bo wydaje mi się, że mój zawód jest tematem dosyć ciekawym. Dużo osób się mnie pytało o moją pracę i to kiedyś, i to ostatnio, i w ogóle o geodezję, więc tak naprawdę nie widzę niczego złego, żebym nie mógł poopowiadać. No. Sadoli lota. Dobra, nie chce mi się biegać jak debil. Czy mamy jakiś plan w ogóle na tą grę? Miałem expić na parachuterze. Nie chce mi się, kurwa, no nie chce mi się, nie ukrywam, kurwa, że mi się nie chce. Nawet powiem wam, że. Dobra, jestem tutaj na tym. Dobra, ty mnie pewnie zabijesz, bo jesteś jakimś cfelem bitym. Nagrywałem właśnie odcinek, gdzie chciałem iść sobie na Elite 2, która się nazywa Sybilia. Próbowałem ogarnąć sobie ekwipunek specjalnie pod to, żeby mieć odporność na ogień. I wiecie, że ja padłem na 255 E2. Padłem. Ja nie posiadam już takiego ekwipunku. Ale tak naprawdę, czy w moim ekwipunku się dużo zmieniło? Nie. Dużo rzeczy wprowadzili. Ja się nie znam na umiejętnościach. Straciłem zbroję i straciłem pierścień. Znaczy straciłem, no sam je opierdoliłem, więc nie będę gadał, że je straciłem. Po prostu ich nie mam i tyle. Mam to. I wiecie co, że nawet mógłbym sobie za te 700M kupić naszyjnik na 280 level? Już go nie ma. Z czego to jest? A gwiazdka. Sporo kosztuje. Dotyk anioła. No widzicie, tak i właśnie też mogę do tego napomnąć, że jak kiedyś w tej grze było parę dosłownie jakichś tam broni, czy broni, na te wyższe levele, tak, od 260, od 250 w górę sobie weźmy, tak, to było dosłownie parę przedmiotów, które, ja nawet nie wiem, gdzie mi się opłaca iść. Ja nawet nie wiem, czy ja mogę bić tego Herosa. Tego 2-4-0 mogę bić, tak? Tylko ja nie wiem, czy go w ogóle ubiję. Poważnie. Dobra, ale pójdziemy sobie na niego. Pogadamy, pochodzimy. Ten materiał na pewno nie ma żadnych wartości z gry. Czyli ja nie będę bił żadnych herosów, nie będę bił żadnych tytanów. Nie, po prostu chcę sobie pogadać, chcę sobie pozwiedzać. Jak komuś to nie pasuje, nie musi tego oglądać. Chciałem sobie po prostu włączyć tą grę, pogadać. Jeśli ktoś chce posłuchać, co ja mam do powiedzenia, to super. Jak ktoś nie ma, no to ja od razu mówię na starcie, że ja jednak nie będę robił tutaj wybitnych rzeczy. I mówię to bardzo często. Kim ty kurwa jesteś, po pierwsze? Ja nie wiem, czy ja mogę tutaj ciebie zabić nawet. Po pierwsze, no nic mi nie zrobiłeś. Po drugie, wypierdalaj stąd. Dobra. A czym ja miałem powiedzieć? No, że dużo, dużo się zmieniło w tej grze. Bardzo dużo się w tej grze zmieniło. Ja nie wiem właśnie, czy ja bym ubił, bo wiecie, też umiejętności się zmieniły, ja naprawdę tych nowych umiejętności nie ogarniam. Dużo ekspowizji się zmieniło. Szkoda jednak, że na te mniejsze poziomy tych ekspowizji. Jednak uważam, że byłyby przedziały, które też mogłyby ulec zmianom. Szkoda, że nowe serwery nie powstają, bo uważam, że to byłaby fajna opcja. Nawet nie wiem, jak się tu idzie dokładnie, więc jeśli się zabłądzę, to nie przejmujcie się. Właśnie, mam. Powiem wam tak. O tym, co się zmieniło w moim życiu. To tak, awansowali mnie. Siedzę sobie z typiarką, która jest po VAT-cie. Wcześniej miałem typa, który był po AGH, po geodezji. I tam ich instruuję, uczę i tak dalej, co nie? I jest fajnie. Co do robót, ogólnie dogaduję się jestem ogólnie w największej firmie w Siedlcach, jeśli chodzi o mój zawód. Z zawodu jestem geodetą. Pracuje mi się dobrze. Mam mało czasu trochę ze względu na to, że biorę bardzo dużo rzeczy na swoje barki. I co doprowadza do tego, że naprawdę jestem zmęczony. Gdzie pracuję w tej firmie od lutego. Sporo osiągnąłem. Sporo dałem do tej firmy.
Sporo pracy włożyłem, naprawdę sporo. Ja bardzo dużo mam tygodni, gdzie ja pracuję. We wrześniu pracowałem 3 soboty z 4. Tylko mi się, no i wiadomo, to jest też interes, mi się to po prostu musi opłacić, inaczej bym nie chodził, tak? To jest po prostu czysty biznes, tak? Pracuję czasem, raz nadłożyłem swoje życie prywatne. Chociaż też, no po prostu nie. Raz mi się zdarzyło. Z reguły jak idę do pracy powiedzmy na dłużej, czyli z reguły jak idę na te 10 godzin, to jest to uwarunkowane tym, że po prostu nie koliguje to z żadnymi moimi planami. I robię to. Dobra, ja powinienem bić tego, bo te gównioki mi nic nie zabiją. Zadadzą. Zadają. Więc wiecie, jeśli ja idę do pracy na dłużej, albo idę w sobotę, to z reguły właśnie robiłem to w ten sposób, że po prostu nie przeszkadzało mi to, tak? Bo po prostu nie miałem planów, albo moje plany nie były na tyle ważne. Jednakże jeśli na przykład spotykam się z dziewczyną czy coś, to wtedy jest to dla mnie świętość. Jeśli mam jakieś plany i jeśli się z kimś ustawię, no to wtedy nie. Na przykład się wypierdolę. Kurwa, naprawdę nie wiem w jaki sposób, czy w ogóle nie wiem, czy te elity są specjalnie przystosowane po to, żeby człowiek nie mógł ich zabić. Bo ja nie wiem, czy tylko ja. Poproszę was, powiedzcie mi. Wiecie, są te stare E2 jak Nymfemonia, Set. Da się je normalnie ubić. O co jednak chodzi tutaj? Czy nie wiem, czy tylko ja mam problem, żeby zabić jakiegoś dendrofila? Czy naprawdę ludzie posiadają problem z zabiciem tego potwora? Atak w martwego przeciw. No dobra, zabiłem, ale patrzcie z jaką ilością HP. I ja nawet nie wiem, czy ja przeżyję. Więc nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia, czy każdy ma taki problem. Zdobyłem jakąś ząb. Kurwa, wiecie, że ja pierwszy raz w życiu zdobyłem ten przedmiot? Ja się starałem naprawdę nieraz zabić tą E2. Nie umiem, po prostu nie umiem jej kurwa zabić. I ja nie wiem właśnie, gram, nie wiem, ta E2 już jest kurwa z 2-3 lata. Naprawdę, ona jest 2-3 lata. Ja jednak nie potrafię jej po prostu ubić, kurwa, nie wiem, czy jestem ułomny, czy mam kurwa, nie wiem, chujowe umiejętności, czy co, ale ja po prostu nie mogę jej zabić. Jak czas leci? Bo szczerze, o, 12 minut, dobra, nie, bo ja bym chciał jak najwięcej rzeczy powiedzieć tak naprawdę, wiecie. Przejdziemy sobie po sekcie, sekty akurat nie zmienili jakoś bardzo, jeśli chodzi, nie dodali żadnej dwójki, nie dodali map. Nieważne. SK w ogóle nie zmienili. Mogę na zastępcę też sobie zaraz wejść. Dobra, także mówię, no tak, jestem w młodym wieku, mam 22 lata. O, niedawno miałem urodziny. Miesiąc temu. 22. No, to już 22 urodziny. Także wiecie, jeśli jestem w młodym wieku, jeśli nie mam żadnych jakichś wielkich zobowiązań, jeśli nie mam jakichś wielkich zobowiązań względem, nie mam żony, nie mam narzeczonej, nie mam dzieci, i tak dalej. Dlatego pracuję więcej. Jednakże wiem, że w przyszłości na pewno tak dużo nie chciałbym pracować, bo to na przykład by odcisnął się na dzieciach, czy coś takiego, czy taki inny, powiedzmy. Ważniejsze rzeczy. I powiem wam tak, no jest fajnie. Wstaję sobie, powiedzmy, o tej 6, pójdę do 7 do pracy. Naprawdę to nie jest praca, która ode mnie wymaga. Ja jedyne, co tak naprawdę, znaczy jedyne, to tak, tak w skrócie mówiąc. Dobra, co robię? Żeby wam powiedzieć. Wstaję o 6, na 7 mam do pracy, jadę do swojej firmy. Robię coś takiego jak kontury i użytki. Każda, powiedzmy, gleba w Polsce. Jestem geodetą, to zawodowo przypomina. Każda gleba w Polsce ogólnie ma swój kontur. Klasa użytek. Można tak to nazwać. Czyli powiedzmy rola i klasa. Powiedzmy trzecia, druga, czwarta. Podklasy są trzecia B, trzecia A, czwarta B. Jest to podzielone na jakieś role, pastwiska, lasy państwowe, lasy prywatne, nieużytki i inne. I inne powiedzmy rzeczy. Są też użytki, czyli właśnie cmentarze. Obszary zabudowane na roli, obszary zalesione i takie różne rzeczy. I moim zadaniem jest ogólnie modernizacja starych map z lat, zależy, 60. do 80. Nowsze się nie trafiają. Na terenach wschodniej Polski, czyli właśnie rejonach Przybugu.
Najczęściej robię przy Bogu. I powiem wam szczerze, to jest to praca, która daje mi satysfakcję. Jest to praca dosyć wymagająca. Ona mi daje satysfakcję, bo tutaj się wydaje. Naprawdę nie będę jak na razie, myślę, zagłębiał bardziej w pracę i tak dalej. Ale ja będąc w tej pracy, siedzę tam powiedzmy 10 godzin. Okej. Okay. Zapalę sobie tego e-papierosa. Nie palę normalnych papierosów. Od 3 tygodni nie palę normalnych papierosów. Nigdy nie spodziewałem się, że do tego dojdzie. Nie palę normalnych jebanych fajków. Siedzę sobie i właśnie modernizuję to wszystko. Są ludzie, co jadą w teren, ja to ogarniam i tak dalej, i tak dalej. Mogę sobie iść na tego. Nawet na brów się coś po expie, tylko wiecie, to jest najgorsze, że na tym brów się po expie, ale ja to stracę i to jest właśnie najgorsze w tym brów się. A ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby tracić czas. Po prostu go kurwa nie mam. Dobra, co ja mówię o pracy? No wiecie, wektoryzuję mapy, inni to mierzą, są budynki, są właśnie tamto i ogólnie praca się schodzi. Od lutego robię drugą gminę, zaraz robię trzecią gminę. Powierzchnie muszą się zgadzać i tak dalej, jest baza działek, jest baza konturów, ktoś mi coś spierdoli, ja się wkurwię. Ja się tam dogadam z kimś, podejmę jakąś decyzję, wiele rzeczy w geodezji jest niepewnych, wiele rzeczy się wkurwia, ale praca nie jest zła. Można zarobić, można dorobić parę godzin. Czy właśnie względem właśnie, no to zależy jak się ugadacie, zależy jak od firmy, jest możliwość rozwoju, więc nie mam co narzekać, uwierzcie mi, nie mam co narzekać. Tylko właśnie o to chodzi i akurat na to narzekam trochę ostatnio, ale staram się być jak najbardziej optymistycznie patrzącym człowiekiem w życie. Bo uważam, że właśnie jeśli będę się załamywał, czy będę po prostu smutał, czy coś takiego, to nie przyniesie tak naprawdę niczego dobrego. Tylko właśnie się trzeba starać, żeby było cały czas najlepiej. Mianowicie, co mi przeszkadza? Przeszkadza mi rutyna. Każdy dzień z reguły jest podobny. Każdy tydzień jest praktycznie podobny. Mój tydzień opiera się praktycznie na tym. Ale ja i tak staram się wykrzesać jak najwięcej od siebie, żeby ten czas nawet prywatny, czyli nawet teraz, i uważam to, że teraz nagrywam i siedzę tutaj z wami, nie uważam tego, że to jest czas stracony. Równie dobrze mógłbym sobie leżeć obłokiem po 10 godzinach pracy, gdzie dzisiaj pracowałem, bo oczywiście tak jak praktycznie pracuję 4 dni w tygodniu po 10 godzin, może jeden dzień sobie odpuszczę, ale i tak w sobotę pójdę. To i tak mi wyjdzie 58 godzin, wyjdzie mi półtora etatu tego, co robi normalny człowiek. Dobra, to są jakieś sfera, chuj mi w dupę. I wiecie, o czym ja gadałem? Nie, no pracuję dużo godzin, tak? Jak to się szybko respi? Dobra, wiecie co, założymy sobie kota. I tak kurwa go nie wykorzystamy nigdy w życiu. Użyjemy sobie jeszcze strzałek. Czy mogę coś jeszcze zmienić? Wydaje mi się, że nie. Więc naprawdę nie mam co narzekać na pracę. Nie lubię pracować samemu, wiecie? Nie lubię pracować samemu ze względu na to, że lubię sobie z kimś pogadać, popierdolić. I nawet często z osobami, z którymi pracuję, to jest po prostu coś takiego, że ja wykazuję bardzo dużą pasję względem swojej pracy, poważnie. Ja potrafię pierdolić o tym. Pierdolić godzinami. I ludzie czasem mają tego dość. Ale na przykład powiem wam, że nawet to by nie był głupi pomysł, żeby... O, powiem wam tak. W przyszłości w ogóle myślałem, czy nawet jeśli by mi się po prostu zachciało, mógłbym robotę brać do domu. W domu sobie EW mapę odpalić, czyli program, w którym to wszystko obrabiam i po prostu to robić. I nawet nagrać kurwa vloga z EW mapy, czujecie? Kurwa, let's play kurwa w EW mapę, kurwa jak robię swoją robotę. Ale nie, nawet w przyszłości myślałem, czy właśnie... O, widzicie, dajemy radę z błogosławieństwem. W przyszłości myślałem, czy sobie właśnie nie, jeśli nie przeszedłbym na własną działalność, czy by mi się to w ogóle opłacało, ale to są, wiecie, jak na razie plany, 2 lata do przodu. Także jak na razie o tym nie myślę. Nie napalam się na to. Ale jest to jakiś plan oczywiście. Wiecie, wtedy to byłoby fajne, że mógłbym jakoś elastycznie swój czas zagospodarować. Mógłbym, nie musiałbym się opierać na tym, że pracuję
10 godzin od 7 do 17, tylko mógłbym sobie ten czas, powiedzmy, jakoś inaczej rozplanować. Mógłbym też pracować, powiedzmy, mobilnie i tak dalej. Więc są to też fajne opcje. I jest to na pewno kwestia do przegadania. Ale jeśli mam powiedzieć wam tak, czy żałuję swojej decyzji, że jednak jestem geodetą, że ludzie się śmiali ze mnie nawet? Było tak i to w Margonem, i to w Realu, że o, poszedłeś na geodetę i tak dalej? Nie, nie żałuję. Wiecie dlaczego? Bo robię, wykonuję zawód, który chciałbym robić i który lubię, który daje mi satysfakcję, który mi oczywiście wkurwia. Tak samo jak wiecie, na przykład moja dziewczyna mnie czasem wkurwia, ale ogólnie jest okej, okay, tak? Więc tak samo praca wkurwia mnie czasem, ale to jest takie wkurwienie, że na koniec dnia w pracy i tak powiesz sobie, że jest zajebiście. Że jednak nie żałujesz tego, co robisz, tak? I o to mi właśnie chodzi, żeby jednak wykonywać tą pracę. I cały czas mi z niej satysfakcja. Wypierdalaj stąd, kurwa, heretyku jebany. Sceptyku. Nic się, kurwa, nie dzieje. I tak został sobie taki mały geodeta. Pamiętam, kiedyś się grało w tym Argonem. Grało się na Berufsie, wypierdalało się. Strasznie się ta gra zmieniła. Ja słyszałem, ile osób na bocie teraz napierdala. To jest głowa mała. Czy w ogóle mnie dobrze słychać? Jak pierdolę od jakiegoś czasu. Jeśli to, że mnie chujowo słychać, to się zdenerwuję. Dobra, podbiję to na 2 dB i będzie jakoś dobrze. Jeśli tam będzie źle. Idźmy sobie na Torchunę. Zobaczymy, czy tam. Bo w ogóle Starmusa Woodena nawet dwie legendy. Zrozu Glaga Oklasza. Musimy sobie legendy przełożyć. No, więc jeśli mam gadać, a tak ogólnie to co? No właśnie chodzi mi o to, że ten. A, mówiłem, że denerwuje mnie rutyna. Denerwuje mnie to, że mój tydzień wygląda tak samo. Mianowicie od poniedziałku do piątku sobie pracuję. W piątek albo wyjdę do dziewczyny, albo dziewczyna przyjedzie do mnie. Albo wyjdę może do znajomych, wypiję może jedno piwo, a z reguły nawet w piątek nie wypiję tego piwa. Po prostu nie mam ochoty. Od 2-3 tygodni nie mam ochoty nawet. Po prostu zrobiłem sobie postanowienie ostatnio, że po prostu owego alkoholu nie będę spożywał. I zamierzam się tego trzymać. Nie mówię, że to jest jakieś duże postanowienie, ale planuję właśnie, powiedzmy, taki sukces się można nazwać sukcesem. Powiedzmy, takie plany chciałbym robić, powiedzmy, małymi krokami. Ogólnie staram się, żeby moje życie było jeszcze bardziej wartościowe, mimo że. I o to mi chodzi, że ja od zawsze stawiałem sobie, powiedzmy, jakieś cele. Te cele. Kurwo, jebana, kaptur jeszcze. Powiem wam tak, jeśli sobie ogólnie stawiacie taki cel, z reguły w moim życiu ostatnio wychodzą te zmiany na plus, wychodzą przypadkowo. Znaczy, wychodzą przypadkowo, wychodzą tak, że ja bym się ich nie spodziewał. Ale podoba mi się to. To tak jak kiedyś na przykład ziomek do mnie powiedział, że Dominik, ty prędzej byś kurwa dziewczynę zostawił jak. Nie, żebyś ty prędzej dziewczynę rzucił, jak rzucił fajki. E-papierosa kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, moja mama powiedziała mi raz, Dominik, ja będę jednak e-papierosa palić. Ja mówię, mamo, ty w życiu nie paliłaś papierosów. I ty chcesz sobie fajka kupić? I ja mówię, że to jest głupi pomysł i tak dalej. Nie kupić tego e-papierosa ze względu na to, że nie chcecie wciągać w nałóg. I uważam, że to jest złe. Dobra. Moja dziewczyna ogólnie potem zaczęła palić e-papierosa. Nie paliła. Nigdy nie paliła. Ona może w życiu wypaliła z 7 papierosów. Może 10. Chuj tam tak naprawdę. Na pewno paczki nie wypaliło. I właśnie tak sobie patrzę ogólnie. No kojarzyło mi się to ogólnie z gimbami, którzy kurwa wiecie, taki typowy sebiks, nie? Przyjedzie sobie kurwa swoim golfikiem trójko pod szkołę. Zaraz zabija Karynę w dresiku, kurwa. I wypierdala kurwa na miasto. I właśnie pali sobie faja i mówi: jestem w operę, gościu. Nie? I wiecie, mi się kojarzyło to z takim strefowym gimbem. Wiem, nie powinno się rzeczy tak oceniać. Ale po prostu nigdy mnie to nie jakoś nie zachęcało. Zrobiłem tak, że na początku kupiłem sobie e-fajka i zrobiłem sobie postanowienie. Nie będę palił. Wypaliłem jednego na dzień, wypaliłem drugiego czasem na dzień. Z czasem różnica dymu tytoniowego, który znajduje się tutaj,
a znajduje się w papierosie, zrobiła w moim mózgu to, że nie mogłem palić normalnych papierosów. Po czasie, jak nie paliłem normalnych papierosów, po 2 tygodniach zapaliłem jednego papierosa. Wiecie co? Dopiero do mojego mózgu dotarła informacja, co ja robiłem przez te długie lata. Czas tyle? No 4 lata, dobra. Co robiłem przez te 4 lata? Ja nie odczuwałem, najbardziej co mi przeszkadzało w tym, smród. I pomyśleć sobie, że nie wiem, spotykam się powiedzmy z dziewczyną, która ma to wszystko wąchać, która nie pali, nie jest przyzwyczajona do tego, to jest kurwa smród. Jebany smród. Wiadomo, no jednemu smakują kurwa skarpety, drugiemu kurwa róża na przykład, nie? Jeśli chodzi o węch. Ale właśnie dopiero dotarło do mnie tak naprawdę, jaki to jest smród. I pomyślałem sobie, czy rzeczywiście ja chcę to palić? Czy może chcę się na początku może przerzucić na tego e-papierosa, który pomoże mi rzucić palenie, a następnie może podejmę jakieś jeszcze kroki, żeby po prostu w ogóle nie palić. Jak na razie palę tego e-papierosa, palę go od 3 tygodni. Nie myślę, żeby palić normalnych papierosów. Ewentualnie, może jeśli ja pójdę na imprezę i tak dalej, to może jednego zapalę. Ale żeby palić normalnie? Nie, ze względu na to, że za bardzo przeszkadza mi po prostu kurwy jebane. Idźcie sobie stąd. Z tym margonem się nic nie da zrobić. W tej jebanej grze kurwa gra za dużo osób, żeby normalna osoba, która sobie przychodzi do tej gry, gra na jakimś klasiku, na Tarchunie, na jakimś starym świecie, nie da rady czegoś osiągnąć. Naprawdę. Nowe serwery nie powstają. Powstają serwery prywatne. Zużyłem ostatnio podanie na rekrutację, kurwa, na jakiś zajebany świat, który się nazywa, kurwa, nie wiem. Regros, kurwa, nie wiem. I oni mi 2+ dali. I mnie nie dodali. Ja powiedziałem im, chuj wam na mordę. Nie chce mi się grać na waszym serwerze, ale nagrałbym. Oni mnie nie dodali. Chuj im na mordę, kurwa. Jak to czytasz, ty, kurwa, zarządco jebany, to chuj ci w dupę, naprawdę. Kurwa, było mnie dodać. To bym sobie pogrął przynajmniej w tą grę. Kurwa. Chuj, tam jestem wulgarny, mów to w dupie. Dobra, miałem na zastępcę iść, bo zobaczymy, co tam się dzieje dalej w świecie. 2-4-4, nie, 200 mogę iść. Chuj mu na mordę. Bo tak to bym sobie pograł przynajmniej, śmiesznie by było. Pograłbym poważnie, jakbym na nowym świecie grał, to bym sobie pograł. A, tutaj poszedłem, wiecie, że jest nowa E2, jest jakiś kurwa korzeń jebany. On jest! Jak to się bije? Patrzcie, 180. Krok do przodu. Tarcza słońca. Ja nie wiem, gniew bogów, co tu jest? Pchnięcie mrozu. Szybki atak. Nie wiem, co on sobie za łąki zrobił. A ja to ubiję chyba normalnie, tak? Jakby mi lega lotła, to bym się zdziwił. Naprawdę, ja nawet nie wiem, co z tego lota. Ile się w tej grze, kurwa, zmieniło? To jest masakra jakaś. O, jest. Ale patrzcie, ile legend jest z tego. 3 legendy. Z tego są 3 legendy. Masakra. Tu człowiek sobie może zapierdalać po tych 2 korzeniach. I se na tego i na... Dobra, pójdziemy sobie. I ten. I tyle, co mogę powiedzieć tak naprawdę. Staram się ogólnie na basen chodzić co jakiś czas. Staram się coś tam ćwiczyć, ze względu na to, że właśnie jeśli siedzę w robocie na piździe, to nie chcę być ulany po prostu. Nie chcę być ulany i wiecie, jeśli człowiek ma pracę typowo siedzącą, to jednak warto by to było. I co, jeśli by ktokolwiek miał jakieś tam ogólnie pytanie odnośnie mojej pracy, ogólnie odnośnie mojego zawodu, to śmiało piszcie, jeśli coś, to ja odpowiem, bo wiem, że takie ogólnie zapytania kiedyś były, że ludzie się jednak tym interesowali. Z reguły byli to ludzie młodzi, którzy nie wiedzieli, czy właśnie nie wiedzieli tak naprawdę, co bardzo w życiu chcą robić i czy jednak ich decyzja względem szkoły średniej na przykład powinna być taka, a nie inna, i chcieli troszeczkę może rozpoznać teren. I ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby pytać o takie rzeczy. Jeśli osoba, która powiedzmy coś tam już powiedzmy skończyła tą szkołę, czy ma jakieś przeżycia na temat własnego kierunku, czy ma własną opinię, czy ma opinię ludzi, no to warto by było się taką właśnie opinią podzielić, bo można komuś doradzić tak naprawdę i jeśli na przykład nie wiem, człowiek popełnił błąd, to druga osoba może go nie popełnić. Dlatego uważam, że
Warto pomagać. Bo może właśnie ty trafisz na osobę starszą od siebie. I ta osoba pomoże tobie, tak jak ty mogłeś komuś pomóc. Albo pomożesz w przyszłości. Patrzcie, założyłem błogosławieństwo legendarne i idzie mi tak lajtowo. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Ale wiecie co, wam powiem, że okej, no jest tak fajna praca, jest ogólnie spokój i tak dalej, ale właśnie o co chodzi? To nie daje mi jakiegoś stuprocentowego szczęścia. Takiego stuprocentowego. Ja właśnie kiedyś nie spodziewałem się, że w ogóle że będę siedział w Polsce tak naprawdę, bo tu jest kurwa nudno. Dobra, siedzę w Siedlcach, tylko tu właśnie jest nudno. No jednak za granicą bardziej mi to się podobało troszeczkę. Byłem bardziej zafascynowany tym. Tutaj tak naprawdę prócz tej pracy nie zostaje bardzo nic. No okej, wyjdziesz do znajomych, wyjdziesz do dziewczyny, pójdziesz do pracy. No i właśnie też problem taki, że ja nie mam, miałem urlopu od lutego. Pracuję 7, 8 miesięcy już. Czy 7 albo 8 miesięcy, coś takiego. Nie miałem ani dnia urlopu. Nie dlatego, że nie mógłbym. Prawdopodobnie mógłbym. Tylko chodzi właśnie o odpowiedzialność względem tego, że jeśli ja pójdę na urlop, to pytanie, czy sobie ludzie poradzą, w jaki sposób to będzie funkcjonowało. Taki po prostu strach, takie trochę za bardzo poważne branie życia. Jednakże, co mogę powiedzieć od siebie? Życie nie warto brać aż tak poważnie. Bo jeśli bierzesz się za poważnie, się za bardzo spinasz, to potem tracisz szczęście. I to nie jest tego warte. Czasem. Ludzie z reguły, którzy już nawet coś osiągnęli, mają tam po 40 lat, to już mają wyjebane w te pieniądze. Wiem, powinienem iść na urlop. Ja już powtarzam od 2 miesięcy, że pójdę na urlop. Nie poszedłem. Cały czas napierdalamy. Cały czas napierdalamy. Ile tu już nagrywamy? 32 minuty, dobra. Także jeszcze sobie chwilę pogadamy. Nie no, jakbyście może coś tam chcieli, żeby się pojawiło, możecie napisać, możecie ogólnie napiszcie jakieś tam swoje opinie względem mojego tematu, czy względem tematu, jaki poruszałem, czy to możecie napisać, jesteś głupim chujem, kurwa, wypierdalaj z tego YouTube'a, nie nagrywaj tutaj. Kamerę bym sobie naładował, tablet ostatnio zbiłem. I tyle. Ale mówili mi niejednokrotnie, idź na studia, idź na studia, idź na studia. Tylko właśnie pytanie, czy studia gwarantują ogólnie... Nie, powiem wam w moim przypadku, że na przykład jest dużo zawodów, gdzie dużo bardziej racjonalne i opłacalne jest pójście po prostu do zawodu, złapanie pewnej praktyki, niż pójście na studia. Tak naprawdę, no właśnie jest dużo zawodów, gdzie praca, czy właśnie praktyka sama w sobie uczy ciebie. Po prostu ciebie uczy. A właśnie możesz mieć. Ja się spotkałem z dużą ilością osób, które miało tytuł inżyniera, magistra i tak dalej. Wspaniałkowało, że umie to, tamto i tak dalej. Nie zawsze jednak. Nie zawsze jednak. To jest prawda. Człowiek myśli, skończył studia. Ja pierdolę, jaki jestem zajebisty, kurwa, życie wygrałem. Pracujesz z taką osobą, powiedzmy, czy słuchasz tej osoby? Czy pracuje obok ciebie, czy pracuje gdzieś tam w innej firmie, coś takiego? I widzisz, że to jest kurwa papier. I że on jest na tym samym poziomie co ty, a nawet niżej, bo powiedzmy, jesteście w tym samym wieku, ty poszedłeś w praktykę, ty jednak tą praktykę ogarniesz, on poszedł na studia, gdzie uczyli go rzeczy, których nie użył w pracy. Jednakże ze strony pracodawcy raczej chodzi o to, żeby mieć z ciebie pieniądze. A nie będzie. No wiecie, są zawody, gdzie się bez studiów nie dostaniesz. To jest oczywiste. Na przykład, kurwa, lekarzem nie zostaniesz, kiedy masz podstawowe wykształcenie. Nie oszukujmy się, tak? Jednakże są zawody, gdzie właśnie praktyka jest ceniona. Jak bardzo potrafisz kombinować, jak bardzo się wkręcisz, jak jesteś zaradny w życiu, jak jesteś zaradny w zawodzie.
I naprawdę, weźcie sobie do serca. Życia nie warto brać zbyt poważnie. Bo kurwa będziecie nieszczęśliwi, zdechniecie, kurwa z pieniędzmi, kurwa z wszystkim i tak dalej, ale chuj wam z tego, skoro nie będziecie mieli ani jednego dnia wspomnień, kurwa dobrego. Nie ma co latać po skrajnościach. Naprawdę nie ma. Kim ty kurwa jesteś? Mroczny Adam. Ja pierdolę, ale masz zajebisty nick. Dobra, ubijemy sobie jeszcze tego cwelucha. Ubiłem go dzisiaj więcej razy niż jak ubiłem go w przeciągu całego swojego nędznego życia. Wiecie, że ja nigdy nie biłem żadnego tytana. W ogóle ile się w tej kurwa grze zmieniło? Herosów, kurwa, tytanów, kurwa, kolosów. Legend, kurwa, z tytanów to jest po 6. Ja nie wiem. Fajna opcja, tak? Tylko wiecie o co chodzi, że jeśli na zwykłym świecie znajdzie się 10 takich, co mają legendy od góry do dołu, a nawet i dwóch. Po prostu już jestem za stary tu na tą grę i ja bym nie nadrobił na pewno strat przez te lata. Poza tym nie mam czasu. Nie mam czasu. Ale jak ktoś lubi tą grę i tak dalej, niech sobie gra. Życzę powodzenia. Nie, bez żadnej ironii jak coś. Bez żadnej ironii jak coś. Teraz idziemy sobie spać, bo jest 22. Wstaję sobie o 6 rano, zapierdalam kurwa, grać moją ulubioną grę, czyli EWU mapa. Duża zaleta, że od kiedy nie palę, wiecie jak mi szybko czas idzie w pracy? Ze względu na to, że nie wyczekuję do tego zapalenia, bo dlatego fajka, wiem, że to jest niezdrowe gówno i tak dalej, no ale właśnie to jest fajne, że... Ale to jest fajne właśnie, że... Kurwy jebane. To jest fajne, że z tego nie śmierdzi. Naprawdę, to jest fajne, że z tego kurwa nie śmierdzi. No a jednak, no nie oszukujmy się, ale zapach kiepów to nie jest kurwa perfuma. Teraz to się zastanawiam, jak była moja potrafiła wytrzymać, naprawdę, że kurwa mi ode mnie jebało tym wszystkim. Ale no, nie, jestem z siebie dumny, że udało mi się wytrzymać właśnie z zapachem. Nie, Boże, z zapachem, z nałogiem. Nałogu nie przezwyciężyłem tak naprawdę, tylko przerzuciłem się na elektroniczną wersję. Więc tak to jest. Pozdrawiam ogólnie, kto tam chce i tak dalej. Jak coś, to piszcie komenty, co nie. Wiecie, co chodzi. Coś tam się kiedyś nagra jeszcze, poopowiada, jak to bywa. Może jakiegoś streamka się odpierdoli, może się blała zagra. No i jest ten wariacik. My sobie zrenderujemy zaraz ten odcinek. I ja go postaram się wrzucić jak najszybciej. Jeśli możecie mi coś doradzić względem właśnie tych elitek na wyższym levelu, czy wy też macie problemy, czy tylko ja jestem takim idiotą, czy względem umiejętności, no to bardzo będę się cieszył, jeśli zobaczę chociaż jedną radę. Czy ogólnie względem jakiejś tam gry, jeśli bym coś tam planował, tak? To dziękuję bardzo. To dziękuję wam bardzo. No ale jednak lepiej bić tego dendrofila niż tych kurwa debili wokół. Się nie opłaca ich bić. O kurwa, legenda. Szkoda, że nie przeżyłem tych czasów, że mogę expić na tym expowisku. No ale trudno. Dobra, dzięki za oglądanie. Z fartem.